Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mr. Quelux i dzisiaj witam was w poradniku, jak zrobić intro. Prosiliście mnie to, także macie. Jak widzicie, tutaj mam wszystko na pulpicie, co może być. Actionem w tej chwili nagrywam pulpit, kamerką nagrywam kamerkę i oczywiście Audacity nagrywa dźwięk z mikrofonu. I w takich sytuacjach jak ta, czyli jak będę wiercić, będę robił cięcia i tego typu rzeczy, bo po prostu na klatce schodowej... Mam remont na klatce schodowej i niestety, ale tak jest cały dzień. Chciałem to nagrać wcześniej, nie udało mi się, bo non-stop wiercili, teraz wiercą z przerwami, więc myślę, że mi się to uda. Będę robił cięcia, wyciszał tu coś mikrofon, jeśli będzie taka sytuacja, że nie muszę wam nic mówić, to będę po prostu to wyciszał. Dużo roboty będzie mnie później obrabiania tego kosztowało materiału, także cóż, zabierajmy się do dzieła. Co nam potrzebne w ogóle jest? Oczywiście Sony Vegas, bądź inny program, w którym obrabiamy nasze... odcinki, filmiki i tak dalej. Drugą rzeczą potrzebną, główną, to są nam materiały do wykorzystania do trailera. Dobra, może ja sobie tutaj po prostu to zminimalizuję wszystko, żeby mi się tutaj tak jakoś nie wcinało. Potrzebujemy kilka plików. Może ja sobie ten wywalę kamerkę tylko, żeby się mniej więcej widzieć. Tak gdzieś na róg tutaj na przykład. O, dobrze może być. Mamy pliki. Piosenkę, którą chcemy mieć podkład muzyki. No i przydałoby się trailery, prawda? Jakieś z gry, zależy jaki trailer tworzymy, jakie intro. Jeśli tworzymy intro do gry konkretnej, którą chcemy, czyli do każdej gry będziemy robić intro, nie uniwersalne, tylko do jednej gry, ale oczywiście to na podstawie tego możecie różne intra robić, nawet uniwersalne. Oczywiście potrzebujemy materiały do tego. Ja dzisiaj zajmę się robieniem intra do Watch Dogs, z uwagi na to, że dzisiaj jest premiera i ja już troszeczkę pograłem, ale jeszcze nic nie nagrałem z uwagi na to, że... Znaczy, no bo tak sobie potestowałem. Dużo przeszedłem gry. No ale cóż, mamy materiały. Skąd wziąć materiały? Prosta sprawa. Bierzemy, wchodzimy na YouTube. I bierzemy sobie, nie wiem, tutaj Watch Dogs. No co jest? Trailer. Nie wiem, bierzemy sobie, różne są trailery, więc dajmy na to trailer i dobra, no niech będzie, damy trailer i tutaj mamy, o tutaj jakiś trailer, ja mam dwa, które mi się bardzo podobały, które są umieszczone na Steamie, to jest Welcome to Chicago i Story Trailer, one są bardzo fajne, no ale teraz na przykładzie tego pokażę wam, jak wam to zrobić. Widzicie, mamy trailerek. I są dwie strony, żeby możliwość pobrać z YouTube. Pierwsza to jest zapiska.pl. Po prostu bierzemy, kopiujemy nasz link. No i wklejamy go tutaj, klikamy pobierz, oczywiście tutaj kontynuuj. Ja mam coś, jakiś problem, więc mi się nie pobierze, ale... ogólnie wyskoczy wam właśnie tutaj Java. Jeśli nie, no to musicie po prostu zupdate'ować Javę do najnowszej. Wtedy klikamy run. No i jak widzicie... pojawiają nam się rozdzielczości i w tej chwili klikamy na daną rozdzielczość i pobieramy. Mi to niestety nie działa, coś mam zbugowane, więc ja używam troszeczkę innej techniki, a mianowicie kopiuję sobie link jeszcze raz tak tutaj do tej karty, żeby było. I do YouTube dopisujemy myślnik get. Jak widzicie, myślnik get do filmiku. I wtedy wchodzimy w stronę, tak wiem, teraz też mam włączone zabezpieczenia w Javie i też mi to się nie odpali, ale widzicie, że tutaj o, już mi wyskakuje, tu wam powinno wszystko ładnie działać, uruchamienie Java tutaj będzie i wtedy tu wam się pokażą dostępne rozdzielczości do pobrania, tak jak chcecie. No i dobrze, gdy mamy już materiały wszystkie pobrane, przydałoby się to zacząć sklejać, prawda? Także cóż, bierzemy nasz Sony Vegasik, importujemy pliki do niego. Ja już tu importowałem, bo wcześniej tak się bawiłem trochę tym intrem, zobaczyć co jest ciekawego, co mogę umieścić w nim. Dobra, bierzemy sobie drugie intro. Dobrze. Co będę stosował? Jeszcze tak, dodatkowo dodajemy jeszcze dwie video track i jedno audio track. Audio track będzie na muzykę. Wideotrack raczej wybielenia efektu nie będę stosował w tym intrze, ale też wam o tym powiem, więc ale to później mniej więcej. I tutaj jest test. Zrobiona w gimpie ramka. Przezroczystość i 9% to jest to czarne. W gimpie ustawione pierwsze w poziomy oczywiście na 9% prowadnica
i później na 80, 91 i wtedy sobie po prostu zaznaczamy i zakolorujemy na czarno. Jest równiutko, paseczki są u góry i u dołu, pięknie, wszystko ładnie. Oczywiście procenty ustawiamy ile chcemy, także w GIMPie to jest bardzo prosto do zrobić, także nie ma problemu, także proszę. I mamy tutaj, dajmy na to, o, proszę, tu mamy intro na full ekranie, właśnie podgląd, troszkę jeszcze zwiększę tutaj wam ekranik, wiem, że nie jest na full, no ale cóż, jak widzicie jest full i wkurza mnie, dobra, może nic, jak będą wiercić się, troszkę będę mówił, to może wam nie będzie aż tak przeszkadzać, z góry przepraszam was za to, niestety, ale musimy jakoś sobie z tym poradzić. Widzicie, intro jest takie na full ekran, bez jakiejś tam takiej nutki perfekcjonizmu, dlatego dodajemy paski i dzięki tym paseczkom już, patrzcie, dajmy na to, ta sama scena. Zmienia się w ładny, wyrazisty obraz, z uwagi na to, że mamy paski u dołu i u góry. Bardzo fajna rzecz, przydatna, jak najbardziej polecam. W tej chwili będę to w każdym intrze stosował, jeśli będą jakieś takie paski. I właśnie to był błąd, który zrobiłem w WoWie, bo na przykład efekt wybielenia był dany tak, na górze. Czyli było piknięcie. Widzicie, mignęło, tak? A w tej chwili, jakby damy efekt wybielenia na tych paseczkach, bo tam były paski same w intrze, jeśli damy efekt wybielenia w tym momencie, czyli pod tą główną warstwą nałożoną pasków, mignie nam tylko obszar ekranu gry. I wygląda dzięki to 100 razy lepiej. Równie dobrze możemy też zjechać na 50%. Chociaż nie, na 70 może. Rok tak mi polecał, ale szczerze u mnie by to się nie przyjęło jakoś. Lepiej na 100%. No i to wybielenie jakoś tam wygląda. Nie wiem, moim zdaniem 100% jest fajne, może niekoniecznie 90%. Trzeba pokombinować po prostu i... No, może tak jak jest teraz, 75%. Także widzicie, można pokombinować bardzo fajnie, ale co teraz, za co się zabieramy w ogóle? Może na początek wybierzmy sobie moment muzyki, który będziemy używać. Muszę sobie podgłośnić, bo mam strasznie cicho, ja nie lubię niestety, za każdym razem jak robię intro czy coś, czy obrabiam materiał na YouTube, nigdy nie używam słuchawek. Dlaczego? Bo po prostu na głośnikach mam taki efekt, jak ktoś inny będzie słyszał i wtedy to jest dużo, dużo lepiej dopracowane. Myślę, że od tego momentu starczy. I tutaj robimy cięcie. Klikając S w Sony Vegas robimy cięcie. Delay to oczywiście usuwamy. No i mamy tutaj wycinek 27-sekundowy piosenki. I mi się zdaje, że to będzie bardzo fajne. Teraz szukajmy coś w intrze. Może ja sobie troszeczkę zmniejszę jakość, gdyż nagrywam ten poradnik au i dlatego mi się może troszkę ciąć. Okej, na pewno nie brałem z tego, tylko z tego. Okej, teraz szukamy końcówki tego momentu. Tutaj. Tak, tutaj, idealnie. Teraz to sobie już możemy usunąć, bo tutaj jest figurka i tam niepotrzebne. Niepotrzebne nam to jest bardzo. Zobaczymy, może akurat to użyjemy, ale póki co, no to potrzebuję samo to Watch Dogs. Okej, czyli tu cięcie,
I bierzemy na końcówkę filmiku. Na początku, Boże. No, no tak, tak, tak. Na oś czasu. Oczywiście... To tak nie może być. Oczywiście dźwięki usuwamy. Od tego momentu przyspieszę sobie. No i tutaj teraz tak. Początek i końcówkę ściszamy. I oczywiście obraz też, żeby ładnie przechodził. A początek. Okej, także już mamy początek materiału. Może to na razie sobie pousuwam te wszystkie i sobie przeciągnę gdzieś dalej, żeby po prostu mieć tutaj swobodne wybieranie materiałów. I cóż, w tej chwili musimy znaleźć jakiś spokojny początek. Jak widzicie, jeśli chcemy dopasować idealnie obraz do muzyki, no to musimy wybrać spokojny moment, tak jak tu jest. Pist, tu będzie już pist, już się akcja zacznie i... Także na początek pierwsze tam kilka sekund musi być coś spokojnego, także szukamy w trailerze czegoś spokojnego i fajnego. Zaraz wrócę. Okej, jestem z powrotem, także coś szukamy. Obejrzymy intro. I mi się to bardzo podoba, ten moment. Okej, tu gdzieś się mniej więcej zaczyna. Jak najdłuższy moment musimy znaleźć z uwagi na to, że po prostu to się będzie długo ciągnęło. Że szukamy klatka po klatce. O, tutaj się zaczyna, cięcie. I dokąd się... Okej. Nie chcę, żeby mi ekran uciekł, zmieniał kolor, no ale cóż. Dobrze, mamy początek, on trwa mniej więcej 2 sekundy. Troszkę mało, coś mi się zdaje. Idziemy do początku. No i widzicie, on jest dużo, dużo za krótszy niż to jest wymagane. A nie możemy tego tak wydłużać bardzo. Z uwagi na to, że będzie taki blur efekt. Mogę wam to zaprezentować. Oczywiście wydłużamy. O, ile tam było? O, plus sekundę. Okej. A może w sumie i zostawię? Początek ściemniamy. Dobra, może być. Zobaczymy dalej, jak to będzie. Czy z tego coś wybierzemy materiału? Może, ale niekoniecznie, także odstawiamy na razie gdzieś na sam koniec. Szukajmy tutaj sceny akcji, bo jak widzicie już w tej chwili można powiedzieć, jeśli coś pokombinujemy jeszcze, to już mamy jakby początek, który jest wyrazisty, spokojny, ale jednocześnie już teraz musimy szukać pełnej akcji, gdyż po prostu muzyka nam tego wymaga. I widać tu jest takie uderzenie. To jest właśnie o tym, o czym mówił Rock, czyli dźwięk, w którym zaczyna się pierdolnięcie ostre. Także musimy na to czekać i szukać w tej chwili tutaj ile? 20 sekund filmiku. Także... To też może być dobre na początek. Sprawdźmy, jak kamera bierze, tutaj jedzie. Myślę, że tutaj te kilka klatek nie zrobi nam wielkiej różnicy, ale... Zobaczmy, ile to trwa już. Tu już 3 sekundy trwa, więc w sumie pi razy drzwi to jest idealna praktycznie kopia tego, co mieliśmy na początku. Tyle, że tutaj... Nie rozciągamy i ten obraz będzie lepszy. Z uwagi na to, że rozciągamy ten obraz, on traci na jakości.
Oczywiście przy przyspieszeniu nie traci na jakości, ale przy dużym spowolnieniu niestety traci na jakości, więc musimy się troszeczkę inaczej to posiłkować. Oczywiście to musimy wyciszyć, bo tu jakieś dźwięki. Początek. Up. Przetestujemy. Albo będzie ta wersja, albo ta jeszcze pokombinujemy. Na razie tutaj wkleimy to, tak żeby zobaczymy. A zobaczymy jeszcze może efekt jakiś taki. Motion blur. No nie wiem, w każdym razie na razie to zostawiamy sobie gdzieś tam na później. Jeszcze popatrzymy. To jest przecież identyczna wersja, więc później po prostu to jest na koniec, na jakby początek intra, ale wstawimy go na koniec i zobaczymy, co będzie lepiej pasowało pod całość intra. Okej, tu już mamy na przykład fajny motyw. Tu jest cięcie, pist. Pist. Ile to ma? Sekunda. Zobaczymy, odstawiamy na razie pliki takie, które są dosyć przyjemne. Odstawiamy sobie po prostu przed intro. Tak, żeby później to dopasowywać i robić coś z tym ciekawszego. Na razie wycinamy ciekawsze momenty i myślę, że w sumie jak już powycinam, to do was wrócę, bo to nie ma sensu w tej chwili siedzieć i oglądać tego 20 razy z mojej perspektywy, żeby po prostu zobaczyć, jak wygląda cały trailer, bo to nie ma na celu. Po prostu wybieramy ciekawe elementy. Okej, z pierwszego trailera już skończyłem jakby go obrabiać. Co tu było? The best in what I did. A hacker. A thief. I got in, got out. A, z tego i tak bym nic nie brał. Ale mianowicie, troszkę przerobiłem początek, z uwagi, że chcę po prostu dać oznaczenie Peggy. Było w jednym trailerze, to sobie dołożę. No i tu się zacznie już wszystko, że tylko Peggy zostało dodane. I w tym momencie mamy dodane... To są tylko te rzeczy, które powycinałem. Oczywiście one jeszcze nie są podzielone na sekcje dokładne, tylko po prostu powycinałem najciekawsze momenty, także możecie sobie zobaczyć. To zostawiłem sobie na koniec, bo to wiem, że to na 100% będzie na końcu. Dlaczego na końcu? Akurat komponować się będzie z tym. Świetnie się będzie komponować, więc zobaczcie, nie wiem, dajmy na to, że tutaj już ustawię to. Wyciszę już to. Dlatego tylko to jeszcze muszę skrócić, bo to nie jest skrócone. Z kontrolem przytrzymanym. Okej, gdzieś tu już się kończy, jest czarno. To usuwamy, bo tu nie potrzeba nam tyle. Za dużo tego czarnego coś tu mamy. Tu jest, kończy się czarny. Czarny się kończy kolor. I teraz wchodzić będzie, dobrze? Okej, tu jest pizgnięcie, więc przydałoby się tutaj zakończyć jakby to. Okej. Takie przejście można powiedzieć troszeczkę. Okej. Bo czasem się nie podrenderowuje mi na procesorze, dlatego musi to jakby kilka razy przelecieć, żeby się podrenderowało. Taki słabszy program.
Świetnie pasuje. Dobra, także mierzymy, zobaczmy to teraz. Końcówka pasuje, ale rzeczywiście wszystko niestety nie pasuje z uwagi na to, że po prostu musimy porobić cięcia. A to sobie na razie przestawiamy gdzieś tam, z uwagi na to, że po prostu nie pasuje do muzyki. Nie pasuje do muzyki i też będziemy musieli porobić sceny. Ale zobaczmy sobie drugie i wam pokażę mniej więcej, jak na tym pracować, także... Od razu mamy tutaj całą resztę, która nam jest potrzebna. Co to było? Aha, to mogłem wziąć albo zostawić. Dobra, jedziemy z tym, a ja się wyciszam i przy okazji to gówno z tyłu też. Już widzę, że niestety, ale to muszę wyciąć. Welcome to Chicago, the city of big shoulders and bold ambition. In Watch Dogs, Ubisoft has created an immersive, hyper-connected playground with new opportunities at every... Across historic landmarks and familiar neighborhoods, powerful new world for Watch Dogs. Lighting, weather, to create a vivid... Okej, w tym story jest, widzę, bardzo dużo opowiadania, ale gdzie jest jakaś akcja, bo to nas bardzo interesuje, a nie taka kubka. Już widać, że tu się coś będzie działo, więc... No ale dobra, na razie cofnijmy sobie i dalej oglądajmy tą gubę. No cóż. Everything and everyone into anyone's life. Fight criminals, disrupt, infiltrate. Dobra, widzimy, że tu też i tak musimy uciąć, a zmniejszamy przy okazji plik, więc lepiej to działa. In Watch Dogs, the opportunities come to you. You have control over a vast... Za słabe pierdzielnięcie, więc jesteś się nie nadaje. To już prędzej. O. Cyk. I z tego coś może wybierzemy, a może nie. Okej. Okay. Sobie bierzemy. Może się przyda, może nie. Zobaczymy, przyspieszymy. Ale to o tym później. But remember, your choices have consequences. Choices have consequences. Okay, może być. Choices have consequences. Ładnie pokazana dynamika gry. Dobra. Tu się będzie kończyć. Jedna część. Boże, jakie to malutkie i króciutkie. No nic, weźmiemy sobie. Oczywiście można jeszcze pociąć, poprzycinać i w ogóle. To jest dużo pracy nad intrem. Dlatego wam od razu was ostrzegam. Dobra, nie będzie do mniej więcej do tego momentu. Zobaczymy, może się przyda, może nie. Tak jak mówię, jakieś momenty patrzymy, później podcinamy, wycinamy, usuwamy i tak dalej. To jest do usunięcia. Dobrze, mamy już całkiem niewielki skrawek tego, co nam oferuje cały trailer, więc... Tak.
I to mi się podoba. Tu gdzieś. Beast delayed. Coraz krótsze. Minuta tylko. To bardzo fajnie wygląda, jak się rozpierdziela coś. Okej, może tyle wystarczy. Nie trzeba przedłużać tych plików, bo po co? A my i tak z czegoś mamy już co wybrać. Ale trzeba wybrać najlepsze. Okej, podoba mi się to pierdolnięcie kolesia w ryj, więc nam potrzebne jest ono. Ciuk. Tyk. To resztę wywalamy, bo tu nic nie było ciekawego. Ale podoba mi się jebnięcie, więc bierzemy. Bierzemy to. Tu już jest nowa chyba. No, tyk, tak. Nowa scena, więc tylko scena z pierdolnięcia w ryj. Okej, coraz ciszej się robi, więc chyba już idą coraz niżej w to, z tą klatką schodową. No i dobra. Boom. Any citizen could be a victim, a killer, or another player lurking inside your game. Connection is power, and you can use unity. Anyone could be your enemy, and anyone can be watching when you least expect it. Watch Dogs delivers endless possibilities, challenges to observe, to discover. And it puts the power of a city in the palm of your hand, and it begs the question: what will power? Okej, końcówka wygrywa. Końcówka jest epicka, więc bierzemy ją. Może się przyda. Okej, także to już jest niepotrzebne. No i cóż, mamy kilkanaście razy więcej materiału niż jest potrzebny. Widzę, już 40 minut prawie nagrywam. Dobra, no nic. Okej, także zacznijmy może, co by tu, od czego zacząć? Od wybierania scen do odpadku. To jest bardzo fajne, więc to na pewno zostanie użyte. Weźmy po kategorii mi jeszcze, które na 100% zostanie użyte, bo jest naprawdę fajne. Na tym się jeszcze zastanowię, ale pewnie też, chociaż no niekoniecznie, ale to musi być, boom headshot, musi być, aż mnie wzięło na kichanie, siemaneczko, boom headshot, taki no na dzień dobry, fajny. Jak on go bije, to w sumie, no może się przyda, zobaczymy. Weźmy to. Początek. Pojebnięciu. Zobaczymy, jak to pasuje mniej więcej. Wiem, że to jest długi kawałek, więc trzeba i tak pociąć albo coś zrobić z tym. Bo patrzcie, ile to już trwa. Okej, zobaczmy. Nie wyciszyłem. Peggy 18. Przyciszmy jeszcze. Okej, tu się gdzieś zaczyna. Od tego momentu. Akurat się i tak kończy, więc jest zajebiście. Cyk. Tu coś pokminimy. Może z tego momentu, bo tu pod koniec było takie drr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 
Dobra, ale pierwszy jeszcze zobaczmy całe. Oho. Zobaczmy na razie tak. Cięcie prowizoryczne.
Nie. Bo to jest za długie. Więc tu. Pasuje zajebiście, tylko że jeszcze teraz wydłużmy to. Za późno. Jak to wygląda? Boże. Całkiem przyzwoicie moim zdaniem. Tylko gdzie to wchodzi? Nie tu jeszcze, tylko właśnie tak mi się zdaje, że lepiej od tego momentu. Zobaczymy. Zaraz spróbujemy. Jeszcze raz, bo się ścięło. Mi się zdaje, że to jest za szybkie. Trzeba przyciąć jeszcze. Dużo za szybkie. I wydłużyć. A może dotąd? Właśnie, właśnie. Nie słychać tego wyra... Tu pierdolnięcie jest, tu. Dobra, w tym momencie już... Widzę już, że w tym momencie jest duży, bardzo duży błąd. No ale cóż, trzeba go poprawić. I teraz jest, będzie dobrze. Okej, okay, wydłużmy. Nie wydłużmy, tylko cofnijmy i te sceny wcześniejsze. Może troszeczkę skróćmy, ale nie całkiem, i wydłużmy. Zobaczmy, jak to pasuje. To jest. Nie pasuje całkowicie. To usuwamy już. Tyle, co mamy, nam wystarczy. I teraz może jakieś inne sceny, bo wklejamy w to miejsce, ale w ten czas jeszcze zobaczmy te. Okej, okay, tu jest takie sobie w kit. Krótkie te sceny. Krótkie te sceny mi się wydaje, że są dużo, dużo lepsze, które powycinałem. Jakoś tak. I właśnie, teraz dajmy na to, że naciągniemy naszą rameczkę i to już patrzcie, jak wygląda dzięki temu. W sumie tutaj idzie z Peggy, to nie, to wyłączamy ją. Tu brzydko. Okej, okay, tu jest troszkę za wolno to. Tu jest pierdolnięcie i tu trzeba by albo coś krótkiego, takiego w kit. Spróbujmy z tym. Idealnie się mieści, praktycznie. No ale... Można to skrócić o te 5 sekund i wstawić to. Koniec. Nie, no to jest ten. Okej, pasi.
To jest to samo, nie? Ta sama scena. Tak, okej. Dobrze. Teraz bierzmy, dajmy na to to. Zobaczymy, wkleimy. Nie. Idealnie pasuje. Patrzcie, jak się wgrało to w muzykę. Pist. Jest uderzenie widoczne i to bardzo. Drugie. Nie, to nie pasuje akurat do tego momentu i w ogóle chyba. Nie wiem, na razie to zostawiamy. Może się przyda, może nie. Zobaczymy później. Na razie zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Tu jest jakieś też pierdolnięcie. Spróbujmy. Dobra, przy ten. Tu coś innego wybieramy do tego momentu. Może to jest idealny moment na to, tylko to jest trochę za długie. To. Coś mi się tak zdaje, że to będzie pasowało idealnie w ten wycinek. Może troszeczkę nawet dłużej. Nie pasuje mi to. Za mało akcji, za mało akcji, Quelux. Ma być więcej akcji. Hmm. Może to się zmieści. To się nie wepchnie, bo jest za długie. Może to. O, tu tak malutko brakuje. Może się przyspieszy. Albo coś. To wyłączamy, a to przyspieszamy. Okej, pasi mi to bardzo. A tu co mamy? Tu jest samochodzik, beast, samochodzik, jeb, skok, przypalenie, pała, motorek. To. To bardzo fajne jest. Używałem wcześniej tego. Za dużo samochodów też nie może być, a trochę już było, więc sorry, ale samochody odpadacie. Nie wiem, czy to będzie pasować, czy nie. Na razie zostawiamy. To, co mamy, już nam wystarcza. To na pewno będzie do usunięcia. To chyba też. Tak, na 100%. Dobrze, także już nam zostało niewiele plików. Tutaj testowych. W tym jedno takie o. 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 I do ewentualnej wymiany. Czy to wstawimy? Jeszcze jest do poddania, ale sprawdźmy te. Bicie. Pist, to jeszcze nie wiem, ale strzał nie pasuje niestety, usuwany. Dobra, sprawdźmy, jak to pasuje. Wiem, że to praktycznie full jest, ale dobra. Jeszcze raz, bo trochę zlagowało mnie klatek, ale... O mało, o kilka milisekund brakuje. Okej, tu gdzieś jest źle już, ale... Czekajcie, czekajcie, tutaj to jest to intro. To jest jeszcze dobrze, jak on... Tu. Okej, po tej scenie... Nie pasuje mi tam już to. Coś mi tu nie pasuje. Coś, tylko nie wiem co.
Tu mi nie pasuje w końcówce. Odtąd. Okej. Ale tak jak mówiłem, do uderzenia tego to już mi... Ten strzał na koniec mi nie pasuje, jest taki... miękki. Tu cięcie. I spróbuję wstawić jakąś krótką, fajną scenkę. To jednak może nie, bo za dużo już wybuchów nie. Może powalenie. Takie. Lubimy walić. Co tu jest takie? A, związanie. Widzimy. Nie. Dobra, to skróćmy, ale zobaczmy jak to będzie wyglądać po przyspieszeniu. Nie, bo to wygląda jakby go układał kurwa pół godziny. Dobra, dotąd i może skrócimy. Albo to troszeczkę skrócimy i tu dodamy. Dobra, i tu mamy, zostało nam jedna sekunda. Dobra, może coś z tego wybierzemy fajnego, a może? To? Nie. A może i? Zobaczmy, co tu jest. Co tu się dzieje? Co tu jest? Oprócz telefonu, wybuchu, samochodu, skok, przypalenie. No to mi się podobało wcześniej. Dobra, może coś z tego wykminimy, wyciągniemy. Ten skok będzie fajny. Ten będzie fajny skoczek. Skoczek nasz. Tylko tu cyk, to już tam niepotrzebne chyba. Jak najbardziej nie. Okej, okay. Zostało nam tutaj po skoku pyk. Nie bierzemy żadnej główki, cyk. Nie bierzemy tego do intra, nie bierzemy. Okej, okay. Tuk, gdzie tu jest, oh fuck. Niewiele zostało. Chyba z sekundy. 22 sekundy, spoko. Wziąłbym to pierdolnięcie samochodem. Pum. Chyba idealnie będzie pasować. Praktycznie idealnie. Okej. Końcówka mi nie pasuje. I to bardzo coś. Tu wejście jest dobre, ale... Chyba jednak tą końcówkę wydłużymy. Albo tu coś jeszcze przyspieszymy. Tu nie zgadza mi się trochę, ale... Trochę jest za szybkie to. I to może spróbujmy wydłużyć tu.
Aha. Okej. To trzeba by rozciągnąć, a nie. Zobacz, jeszcze to usuńmy na razie i tutaj wysuńmy, nie skracajmy tego i to. Wiesz, to się ścisza. I teraz mi się wydaje, że jest bardzo, bardzo sztos. Jak tylko tą jedną scenę widzieliście, usunąłem. Teraz spróbujmy to wszystko usunąć. Teraz tak, skończmy, zmniejszmy, skróćmy to całość. Tu jest, widzę, mały odstajek, nie, bo tam coś przycinałem, musiałem. Jeszcze tutaj. I mamy już jakby całe intro. Sprawdźmy. Peggy. Tu oczywiście troszeczkę laguje, bo to jeszcze nie jest wyrenderowane, ale sprawdźmy. Wyrenderujmy i wtedy zobaczycie efekt. Render assessy. Sprawdźmy. A w tym czasie zobaczę, co ktoś do mnie napisał i zobaczycie, ile mniej więcej taki ten się renderuje. To było intro wykonane w Full HD, więc weźmiemy Full HD 8K bitrate. Powinienem jeszcze troszkę przerobić, customize template. Przerobimy bitrate. Dlaczego? Bo jest troszkę mały. 8 MB tutaj chyba dałem bitrate, tak? Chyba, że tu gdzieś się idzie jeszcze dawało, bo ja już nie pamiętam. Naprawdę dawno to robiłem. No tu wszystko jest frame 30 sekund. Tutaj uwaga, ustawienia sobie możecie moje zobaczyć na Full HD, więc proszę. 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 I proszę. Bitrate ustawimy na 10, nie, na 15 tysięcy, nie będzie. I 1.15k bitrate, zmienimy nazwę, 15k bitrate, zapisz, okej. Zobaczmy, czy i będzie, tylko zobaczmy, gdzie on będzie, 15k bitrate. 8K jest, powinien być 15K. Tutaj tu mam różne template'y porobione. Kupa, nie wiem co to jest, ale dobra. Co to kupa? Customize. W HD, nie, tak, Full HD. 8,4K. 8K bitrate. Dobra, nie wiem co to jest za kupa. Zaznaczmy tylko te z gwiazdką. 15K bitrate'a. Customize template. Zobaczmy, czy się dobrze zapisało bitrate. Tak, 15 tysięcy. No i to będzie tylko dla Inter. Do drugiego wyrenderowania, tak jak mam w 720p 10 tysięcy bitrate, a standardowo to jest 6. Dobra, zobaczmy i nazwę. No i mamy test, intro, Watch Dogs i render. Niech się renderuje. Okej, także intro się wyrenderowało, tylko zapomniałem o jednej rzeczy, ale to za chwileczkę jeszcze raz jakby coś wyrenderuję, tylko sprawdźmy, jak to wygląda wyrenderowane i w ogóle dysk lokalny E, zapis z Frapsa, nie, Boże, to jest wyrenderowane. Test intro Watch Dogs. Dobrze, to teraz jest to, 29-sekundowe. Tam to było 27-sekundowe, co ja wczoraj robiłem, tak? Tak, jest 15 tysięcy bitrate. Dobrze. Może tak, porównanie, które ja wczoraj robiłem tak bez zastanowienia się i robiłem je może 20 minut, 30, jakoś tak. Teraz robię godzinę już. I cóż, tutaj nie skupiałem się na tym, bo nie miałem po prostu czasu. Tak sobie zobaczyłem, co mogę.
Okej, okay, także to jest to wczorajsze i teraz to, co w tej chwili wykonałem. Okej, okay. Wydaje mi się, że to jest dużo lepsze. Okej, okay, jest idealnie zrobione. Także dobra, jeszcze na koniec spróbujemy sobie z jedną taką bardzo fajną rzeczą. Close. I spróbujemy dodać jakiś na video efekt. Video efekt. Brightness and contrast. Chroma blur. Co tu mamy? Lightner, coś tam. Tutaj nic. Tu mamy polepszenie. Ja myślę, że właśnie weźmiemy kolorki. O, co tu mamy? Tu mamy ramki jakieś. Ramek nie potrzebuję. Także cóż, co ja bym tu wybrał? Jaśniejszy. Kolektor. Czy możemy przerobić coś na ciekawszego? Green Motion, na razie nie będę dawał. Brightness and Contrast, na razie spróbujemy. Brightener. Tak, Brightener. Kupa, a może kupę zastosujemy, moje są najlepsze kupy. Okej, okay, niewiele się zmieniło, ale patrzcie, tu teraz Split biorę. W sumie nie wiem, który jest oryginalny. Okej, okay, mój jest przyciemniony, czyli takie kolory są bardziej żywe i oryginalne takie. No, dobrze mówię. Bo widzicie, po lewej stronie jest oryginał, po prawej mój. Tutaj nie jest wielka różnica, ale troszkę jest w głębi kolorów. Patrzcie na przykład na jego twarz. Już sama jego twarz zostawia sobie wiele do życzenia. I tutaj główny bohater, jak możecie zauważyć. Jest ta twarz troszkę lepsza, ta głębia czerni, głębia kolorów jest dużo lepsza. A jak to wyłączymy, no to jest wtedy tak samo, całość. Tutaj właśnie włączamy tym splitem, żeby patrzeć, jakie efekty nadaliśmy, ile się zmieniło w obrazie i tak dalej. Także jak widzicie, to jest taki do Sony Vegasa łatwe. Full. Okej, okay, bardziej mi pasuje to właśnie z tym brightness, tyle, no w sumie to jest już ustawiony tak, jak ja go lubię, więc to mi wystarczy. Dobra, także cóż, to by było na tyle w dzisiejszym poradniku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli macie propozycje, jakieś pytania, jaki byście chcieli poradnik, to piszcie śmiało w komentarzach, ja postaram się go stworzyć. I cóż, dzięki za to, że oglądaliście ten poradniczek, a w ogóle jeszcze nie wspomniałem, boż. Co ja robię? Dobra, zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, której chciałem wam powiedzieć i zapomniałem. To, co z Rokiem było. To, co chciał Rok i to, co mówił Rok. Pulpit, The Watch Dogs, białe. Dobrze, białe, Sony Vegas. Wstawiamy białe nasze. To w sumie już wam pokazywałem chyba troszeczkę, ale w każdym razie. W Sony Vegasie ustawiamy na najkrótszą, jaką możliwą możemy. Tu jest chyba na 1 milisekundę. Tak, 1 milisekunda i wtedy ustawiamy na przykład tutaj. Nie będę teraz tego kopiował tak zbytnio. Gdzie tu jest? Tu jest drugi. Dajmy na to po prostu tak ustawię chwilowe. No. Dobra, patrzcie. No i się przycięło.
Także widzicie, w każdym uderzeniu przejaskrawienie. Jeśli mamy, nie mamy możliwości po prostu tego wstawienia, robienia tak częstych cięć. Okej, a więc jeszcze raz. Jeśli mamy za szybki obraz i po prostu nie pozwoli nam na tyle cięć robienia do muzyki, możemy właśnie wykorzystać ten efekt wybielenia. On bardzo ładnie wygląda i to jest takie przejrzenie każdej sceny, jakby, ale w troszkę w innym stylu. Musicie pokombinować, naprawdę to bardzo ładnie wygląda. Pamiętajcie o tym, żeby dać białe pod ramką, jeśli mamy ramki nawet w trailerze, bo później to brzydko wygląda i na całym ekranie, tak jak Rok to o tym wspomniał, nie za dobrze to wyglądało. Dobra, także cóż, myślę, że to będzie na tyle z tego poradnika. Mam nadzieję, że wam się podobał. Także cóż, powiedziałem chyba wszystko, co chcielibyście wiedzieć, także takie cudeńka, tak jak widzicie, po prostu w miejscu, gdzie widzicie muzykę. Tu sobie zaznaczymy. Tu słychać to pizgnięcie. I tam, gdzie macie właśnie takie pizgnięcie, używacie efektu wybielenia. Także cóż, to by było na tyle z tego poradnika. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli chcecie więcej, jakieś pytania macie i tego typu rzeczy, piszcie w komentarzach. A jeśli jesteście nowi na kanale, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. Jeszcze raz nie wiem, który to powtarzam. I cóż, to by było na tyle. Dzięki i do zobaczenia. PEGI 18. Drinks, that's the motherfucking recipe.